mama? Wiedzą o tym wszystkie dzieci. Wiedzą o tym nasza pani. Jak bajeczka się zaczyna? Za górami, za nami. To nie bajka, co ty pleciesz. To naprawdę się zdarzyło. Tyle przygód, tyle zabaw, co to cały tutaj było. Tak. Czy to bajka, czy nie bajka? Myślcie sobie, co tam przejdzie. Ja wiem jedno, co w tej szkole jest najlepsze w całym świecie. Ale może od początku, w małym skrócie, moi mili, byśmy dzieci i rodziców swą historią nie znudzili. Czy to stójcie, czy tatusie, czy krasnale, czy misiaki. W każdej grupie już od rana uśmiechnięte są dzieciaki. Od początku trudne były, czasem łezki się zdarzały. Wszystkie panie tak jak mogły, trudne chwile umijały. Choć pytania nieustanne u dziecięciu wciąż pada, to i panie miłe rady odpowiedzi udzielały. Kiedy po mnie przyjdzie mama? Kiedy obiad dostaniemy? A ja nie chcę tej torówki. Czy na ogród już idziemy? Czy zadzwonisz po mamusie? Czy przytulisz choć troszeczkę? A ja nie chcę się. Czyli mogę po chusteczkę? Piątyka i problemów, kiedyś kończy się kochanie. I już czasem w pewnych sprawach poradzimy sobie sami. I przychodzi moment taki, kiedy mówi nasze pani. Chodź, zrobimy sobie kawę, bo tak ładnie bawię się sam. Maluch rośnieje karciakiem, sytuacja ciut się zmienia, bo nie płaczę już przy wejściu, ale podczas wychodzenia. Mamo, nie chcę iść do domu, chcę pobawić się troszeczkę. Mamo, usiądź sobie w szatni i poczekaj na chwileczkę. Bo imprezy i wycieczki, i konkursy, i zabawy tutaj nie ma nudy. Tutaj nigdy się nie ma. Dzień jest tu ciekawy. Wreszcie nadszedł dzień pożegnania. Łezkami się wokół. Muszę przyznać niebie racji i do szkoły nie mam chęci. Tu w przedszkolu przez rok cały tyle zabaw było miłych, takie rzeczy się tu działy, takie dni tu przyjemne były. Wszystko mamy tamte kątki, dlatego żadna szkoła, chociaż są Jezuski białki, nie zastąpi nam ze szkoła. Minął przedszkole, okres wesoły i trzeba będzie iść do tej szkoły. Tu były klocki, misie, zabawki. Okulary zwaliście na obliczu. Zamkną mnie w klasie i przy zeszycie posadzą chyba na całe życie. A ty wyjdzie kiedyś po latach, to będę pewnie taki listata. Dobrze, uczmy się w tej szkole. Dziś żegnamy swe ukochane przedszkole i myślimy już o szkole. Lalkę zastąpi zeszyt, samochód wciąż jest.
Ah!